Czy Niestety nie. zachować uprzywilejowanie Kościoła katolickiego, na przykład fundusz kościelny, czy pełne równouprawnienie wszystkich religii i wyznań? Pozdrawiam, hashtag Rzet. Czy ja osobiście uważam, że nie powinno być pełnego w Polsce, pełnego uprawnienia wszystkich religii. W pewnych dziedzinach tak, ale takiego całkowicie to nie. Nie wyobrażam sobie, żeby na przykład w Sejmie na ścianie, nie wiem, tam były symbole innych religii. A krzyż sobie wyobrażam. Dlatego, że nasza historia jest historią chrześcijaństwa i historią Kościoła katolickiego i mamy mieć szacunek do naszych korzeni i tego, co było, ze względu na tradycję. Ona nie była związana z innymi kościołami, więc dlatego tu nie ma pełnego równouprawnienia. I tyle. No, podobnie jak ja szanuję sobie Wawel, prawda, a mniej sobie szanuję, nie wiem, jakąś tam w innym kraju lepiankę, która nie ma nic wspólnego z tradycją Polski, a tylko jest tam moda. A ja tylko przypomnę jeszcze o ten fundusz kościelny. No, natomiast jeżeli chodzi, to jest z tej strony, więc dlatego uważam, że nie powinno być równouprawnienia. Kościół katolicki powinien mieć pewną przewagę ze względu na historię i tradycję. Co do funduszu kościelnego, to ja już tutaj mówiłem. Ja chcę rozdziału kościoła od państwa. I tyle. I ja uważam, że to, co się teraz dzieje, to jest skandalem, jest niszczeniem kościoła. Tam, gdzie są z podatków płacone pensje dla kapłanów, tam kościoła nie ma. Tam kościół umarł. Tak jak w Wiedniu, tak jak i gdzie indziej. Dlatego tam, gdzie jest religia w szkołach, tam kapłani stają się nauczycielami zwykłymi, którymi można pomiatać. I nie są w ogóle już związani z kościołem, tylko z ministrem edukacji narodowej. A dla dzieci to jest zwykły nauczyciel taki, to tam można na wagary pójść albo tam go rzucić gąbką w niego. Ja chodziłem do kościoła i to była religia. Zniszczona została religia. I finansami właśnie i podatkami kościół jest zniszczony. Po co kościół otwarty, jak nikt na tacę już nie da, bo w podatkach jest. A po co ja mam iść do kościoła, jak nawet właściwie to w podatkach sobie załatwiłem, nie? I to jest, na Zachodzie tak jest. Kościół są zamykane, bo jest płacone z podatków. Więc jestem przeciwny temu. Rozumiałbym takie coś jak dla stowarzyszeń. Odpis podatku jakiegoś. Którego zresztą wolałbym, żeby nie było, ale można to inaczej wykombinować, nie? Chodzi o to, że była decyzja pojedynczego człowieka w danym momencie. Chce zapłacić z dobrej woli własnej na kościół. A jak kościół będzie, zniknie ten kościół, to nie będę płacił. Bo musi być dwustronna relacja. Kościół musi dbać o kontakt z wiernymi i też musi z czegoś żyć, a więc niekoniecznie tak jak dzisiaj. Więc powinien odpowiednio się zachowywać, bo jak nie, to pieniędzy nie dostanie. A jeżeli z podatków to będzie, to lata mu koło nosa, czy wierni będą, czy nie będą. No. Więc jestem przeciwko finansowaniu z budżetu państwa kościoła, takiego bezpośredniego. Niech to ludzie finansują. W jaki sposób stworzyć mechanizm, żeby ludzie decydowali, czy finansują, czy nie. Ale nie z budżetu państwa. Więc oczywiście chciałbym zlikwidować fundusz kościelny.